kapłaństwo i pierwsze lata służby. Dziś poznajemy historię błogosławionego księdza Romana Sitki, kapłana, który w czasach wojny odważnie bronił wartości wiary i edukacji. Jego życie pełne poświęcenia i niezłomności stało się świadectwem wiary i męczeństwa. 29 czerwca 1904 roku, dzień, w którym Roman Sitko przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi. Był to początek jego życiowej misji. Misji, która miała go prowadzić przez wioski i miasteczka, niosąc ludziom nadzieję i Boże Słowo. Jego pierwsze kroki jako kapłana były skromne, ale pełne zapału. W każdej parafii, do której został posłany, widział nie tylko wiernych, ale ludzi potrzebujących wsparcia, pocieszenia i wiary. Ludzie szybko dostrzegli w nim coś wyjątkowego. Troskę, która wykraczała poza obowiązek. Kapłanem, który żył dla swoich parafian, otwierał przed nimi swoje serce. Słowo Boże w jego ustach nabierało mocy, dotykało serc i przemieniało życie. Nie był to tylko kapłan. Był duchowym przewodnikiem, który prowadził ludzi ku światłu w najciemniejszych chwilach. I tak, krok po kroku, ksiądz Roman Sitko zyskiwał szacunek i miłość wiernych, przygotowując się na kolejne wyzwania, które miały nadejść.